Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj druga rozmowa na naszym kanale. Mamy dzisiaj tą radość. Gościmy panią Bognę Białecką, psychologa, prezesa Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. I będziemy rozmawiali o uzależnieniach, przede wszystkim o uzależnieniu od ekranu, od internetu. Zapraszam. Najpierw chciałbym panią zapytać, jak to jest z internetem, ze smartfonami, z ekranami. Czy należy do nich podchodzić jako do czegoś szalenie niebezpiecznego, albo może do czegoś całkiem dobrego, albo może tak po środku? No właśnie, tak po środku, dlatego że pierwsza rzecz, jak pracujemy z młodzieżą i rozmawiamy z nimi na przykład o uzależnieniach związanych z internetem, to pierwsza ich reakcja jest taka, dorośli się czepiają, oni nie rozumieją naszego świata, to nie jest żadne uzależnienie, to jest po prostu styl życia i oni nie wiedzą, czym to jest dla nas i dlatego się czepiają. I takie wyciągnięcie ich z tego przekonania, że my absolutnie nic nie wiemy na ten temat i po prostu się tego boimy, to jest taki pierwszy punkt w ogóle zaczepienia. Bo rzeczywiście no, internet jest niesamowitym narzędziem, może być niesamowitym narzędziem. Ekrany, smartfony, ja mam całe biuro przecież w smartfonie, tak? Tylko tyle, że trzeba z tego dobrze korzystać i potrafić dobrze z tego korzystać. I tutaj my akurat dorośli, wychowani jeszcze przed epoką smartfonu od małego, mamy przewagę taką, że myśmy musieli się nauczyć pewnych umiejętności, które teraz wykorzystujemy w internecie, ale w świecie realnym, takim właśnie trójwymiarowym. To znaczy, o co mi chodzi? Genialne narzędzie pod tytułem wyszukiwanie informacji, artykułów naukowych, poszerzanie wiedzy, zdobywanie informacji na temat swojego hobby, różne tutoriale, które pokazują, jak zrobić różne rzeczy. Jest masa rzeczy naprawdę wartościowych w internecie, łącznie z takimi rzeczami, na których zwykle się od razu stawia kreskę i się przekreśla, grupy, gdzie spotykają się w internecie osoby podobne. To może być bardzo dobra rzecz, bo przykład, osoba chora na jakąś chorobę, która jest niezwykle rzadka, taka, że w jednym narodzie jest powiedzmy z 10 osób na to chorujących, nigdy nie spotka się osobiście z innymi, a dzięki jakiejś grupie, która działa na poziomie ogólnoświatowym, może otrzymać wsparcie od ludzi, którzy idealnie, doskonale rozumieją jej problem, mogą się wymieniać swoim doświadczeniem, poradami i tak dalej. Czyli nawet na przykład w mediach społecznościowych mogą być rzeczy, które są dobre. Czyli to nie jest tak, że internet, ekrany to jest po prostu szatan wcielony i trzeba to przekreślić i wyrzucić i w ogóle nie mieć z tym kontaktu. No zresztą gdybyśmy tak myśleli, to byśmy w tej chwili nie rozmawiali, nie nagrywali nic do internetu, prawda? To może być narzędzie. Tylko pytanie tak naprawdę zasadnicze jest, czy to jest rzeczywiście neutralne narzędzie samo w sobie. To znaczy, czy internet jest jak nóż, który mogę wykorzystać do pokrojenia chleba, czy do zabicia drugiej osoby, czy jest jednak coś w nim takiego, że ma potencjał, żeby nas zniewalać? I tutaj odpowiedź jest taka, że w świecie wirtualnym jest masa rzeczy, które jakby z samej swojej natury mają potencjał uzależniający, zniewalający nas. To bardzo ciekawe i to bardzo dobre wprowadzenie do naszej rozmowy. Jestem bardzo ciekaw, bardzo bym prosił panią o wyjaśnienie, jak działa tak na poziomie psychologicznym w ogóle uzależnienie i wtedy będziemy mogli może lepiej zrozumieć, co to znaczy, że internet ma dużo takich mechanizmów uzależniających. Z uzależnieniem jest tak, że bardzo często nam się wydaje, że istnieją takie uzależnienia poważne, jak uzależnienie od narkotyków, od alkoholu, od nikotyny, a inne uzależnienia są takie
mniej poważne, czy wręcz nieistniejące tak naprawdę. Tak? Jak się mówi, a jestem uzależniony od smartfona, to jest tak, jakby ktoś mówił, ojeju, tam jestem uzależniony od pomarańczy, bo tak lubię te pomarańcze jeść, ha, 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 ha. I czasami nawet profesjonaliści, w sensie psychologowie, robią takie bardzo twarde rozróżnienie, że tu mamy uzależnienie twarde od narkotyków, a tutaj mamy te takie niepoważne, tam właśnie takie od gier, od smartfona i tak dalej, nawet od sportu. Tylko tyle, że nie da się już w tej chwili robić takiego mocnego rozróżnienia na uzależnienia behawioralne od zachowań i na uzależnienia twarde od substancji, dlatego, że jest za tym wspólny mechanizm, to znaczy jak jedno i drugie wpływa na nasz mózg i tym mechanizmem jest układ nagrody i dopamina. Dopamina, która się zwykle kojarzy ludziom z hormonem szczęścia, ale która w takim dużym skrócie, ona jest odpowiedzialna za to tak naturalnie, żebyśmy przetrwali jako osoby, jako gatunek też. Czyli dopamina, kiedy się wydziela w mózgu, to ona ma takie dwie funkcje. Po pierwsze, nas zachęca, żeby powtarzać to, co doprowadziło do produkcji dopaminy, a po drugie, daje nam poczucie przyjemności, satysfakcji. Czyli jakie takie naturalne źródła dopaminy będą, na przykład jedzenie, się najemy, jest nam dobrze, dostajemy sygnał, zrobiłeś coś dobrego dla swojego przetrwania, następnym razem też się najedz i tak dalej. Jak odnosimy sukces, jak unikniemy zagrożenia, na przykład uskoczymy przed samochodem gwałtownie hamującym, to też się wydziela dopamina. I dopamina jeszcze się, tak delikatnie mówiąc, w sytuacji intymnej damsko-męskiej wydziela w dużych ilościach, no bo domyślnie z tego mają być dzieci, ma być przetrwanie gatunku, więc to też jest bardzo nagradzane przez ten nasz układ nagrody, przez wydzielanie dużej ilości dopaminy. Czyli tak w naturze to ona jest potrzebna do przetrwania. Także takie bardziej subtelne rzeczy dają nam dopaminę, na przykład jak ktoś nas pochwali, jest nam przyjemnie, to to też jest dopamina, tak? Też taki sukces. I problem z wszystkimi uzależnieniami jest taki, że one powodują, że nasz mózg produkuje bardzo dużo dopaminy, więcej niż naturalne źródła, oszukując go niejako, że zrobiliśmy coś świetnego, super dla swojego przetrwania, podczas gdy tak naprawdę często to sobie wręcz zaszkodziliśmy. Czyli na przykład jak zażywamy narkotyki, to wiadomo, że inaczej będzie działała kokaina, inaczej marihuana, ale i jedno i drugie będzie oszukiwało mózg i pobudzało go do produkcji dużej ilości dopaminy, mówiącej, o, to jest świetne dla twojego przetrwania, rób to częściej. I to samo dzieje się przy wielu uzależnieniach behawioralnych, czyli jeżeli ktoś jest uzależniony od gry komputerowej, no to w tym momencie też jest produkowane nienaturalnie dużo dopaminy. Dlaczego? No bo mózg tak naprawdę nie odróżnia do końca, ta część mózgu, taka bardzo prymitywna, odpowiedzialna za nasze przetrwanie, nie odróżnia tego, że oto odnoszę zwycięstwo na ekranie komputera. Dla niego jest to samo jak zwycięstwo takie w świecie rzeczywistym. Czyli jak ja pokonam wroga na ekranie, to jest tak samo, jakbym pokonała realną osobę, która w tej chwili na mnie napada. A to jest tym mocniejsze, że jak jest dobrze skonstruowana gra, to gracz no, nigdy nie powie, postać przeze mnie skonstruowana przeszła na następny poziom, tak? Tylko powie, ja przeszedłem na następny poziom, ja zbawiłem świat, ja pokonałem wroga, ja zostałem zamordowany, ja zginąłem. A? Czyli jest duża identyfikacja. Więc dlatego na przykład gry cyfrowe mają takie dobrze skonstruowane, gdzie jest dużo okazji do odnoszenia sukcesu, ale nie za łatwego też, to mają duży potencjał uzależniający, bo zalewają mózg potopem dopaminy. Takim najbardziej uzależniającą rzeczą, która jest w internecie, która najbardziej zalewa mózg dopaminą, to jest niestety pornografia, bo znowu dla tej prymitywnej części mózgu produkującej dopaminę, seks na ekranie jest taką samą okazją do przedłużenia gatunku, jak obecność realnej drugiej osoby. Tak?
Przy czym w pornografii akurat jest tak, że jest każda nowa scena, nowy jakiś tam układ aktorów jest postrzegany jako kolejna okazja do przedłużenia gatunku i po prostu tej dopaminy pojawia się cały potop w mózgu. I te dwie rzeczy tak naprawdę, te gry cyfrowe i pornografia są najbardziej zniewalające. Pornografia jeszcze bardziej, dlatego że ona nam dotyka nas, niszczy nas na każdym możliwym poziomie, tak? Nie tylko tej dopaminy, ale też relacji z ludźmi, też wdziera się w głąb naszej duszy i ją niszczy. Więc na każdym poziomie jest zniewalająca. To jest tak trochę skrót, trochę uproszczenie, bo oczywiście tam mechanizmów jest o wiele więcej, ale ten mechanizm związany z układem nagrody w uzależnieniach jest najważniejszy. Bez wątpienia pornografia to już taki ekstremalny przypadek, natomiast warto go faktycznie wymienić, dlatego że on atakuje później tą zdolność człowieka do tego, żeby wejść w normalną relację, prawda? Bo jeśli dobrze kojarzę, to później mózg na tym prymitywnym poziomie tak naprawdę nie odróżnia tej realnej sytuacji, jeśli już człowiek wchodzi w związek małżeński, to ten partner, małżonek, małżonka przez mózg na tym poziomie wydzielania dopaminy jest postrzegany jako po prostu kolejna scena, prawda, na ekranie. To znaczy to i jednocześnie pornografia w tej chwili chyba w większości jest już z udziałem przemocy, co też wyrabia pewne przyzwyczajenia i nawyki, jak się kojarzy to życie intymne. To bez wątpienia jest rzecz szalenie, szalenie niebezpieczna. Natomiast jeśli chodzi o dopaminę i uzależnienie, również spotkałem się z takimi popularno-naukowymi wyjaśnieniami, że z czasem mózg, który jest zalewany dopaminą, zaczyna się bronić w ten sposób, że te receptory dopaminy obumierają, czy stają się coraz mniej i mniej czułe na tą dopaminę. Czy to jest prawda? Tak, rzeczywiście mózg się broni, likwiduje część receptorów dopaminy. Jest taki proces desensytyzacji, to znaczy tego, że to, co do tej pory było wciągające i pobudzające i w ogóle zaczyna być nudne. Człowiek zaczyna szukać kolejnych nowych bodźców, czasami właśnie bardziej silnych. Akurat na przykładzie gry to jest łatwo wytłumaczyć, bo to jest tak, że ktoś wchodzi w jakąś grę i na początku to jest takie ojeju, następny poziom, zwycięstwo i w ogóle jakaś nowa rzecz, nowa sytuacja. A u osoby uzależnionej to już jest takie siedzę, klik, klik, o, zginąłem. Klik, klik, o, wygrałem. Czyli na poziomie emocji odczuwanych to już jest taka obojętność. Ale jak ja przestaję grać, to w tym momencie mi jest jeszcze gorzej. Bo ten mózg jest cały czas zalewany ogromną ilością dopaminy, ale ja już tego nie odczuwam jako tak przyjemne. Ale mam ten przymus powtarzania. Oj. I to jest też niebezpieczeństwo, że zaczynamy, będąc osobami uzależnionymi, sięgać po coraz bardziej drastyczne rzeczy, coraz większe dawki, w sensie czasu spędzonego na czymś, albo po rzeczy, które zaczynają na przykład łączyć się z przemocą, z jakimiś takimi bardzo silnymi bodźcami, wrażeniami dającymi jednocześnie adrenalinę, tak, i jakieś takie rzeczy. Przy czym ja wiem, poszłam w te przykłady dwa najbardziej mające potencjał uzależniający, czyli gry i pornografię, ale w internecie jest więcej rzeczy, które mogą nas uzależniać, dlatego że ja wracam do tego punktu pod tytułem, czy elektronika jest rzeczywiście i świat wirtualny takim neutralnym narzędziem, czy jest właśnie jak nóż, czy jest bardziej jednak jak kokaina sam w sobie. I są rzeczy w internecie, w świecie wirtualnym, które działają jak kokaina, w tym sensie, że same w sobie mają tą możliwość zniewalania nas. I takim dobrym przykładem są jednak media społecznościowe, bo od nich rzeczywiście można się uzależnić. Na przykład w tym sensie, że
Jak publikuję coś, no szczególnie Instagram, tak, czy Facebook, i zaczynam widzieć te wszystkie serduszka, pozytywne reakcje, to każda z tych reakcji jest postrzegana znowu jako sukces, jako takie przetrwanie. I zaczynam po prostu patrzeć, no ojeju, tylko 30 pozytywnych reakcji, albo tylko 1000 wyświetleń, nie? A tutaj ostatnia rzecz, którą opublikowałam, to miała 15 tysięcy wyświetleń, co jest nie tak, nie? Bo rzeczywiście te wyświetlenia, te serduszka, te lajki i tak dalej też na nas działają właśnie w ten sposób, że ojeju, ale sukces, ale sukces, ale sukces. I można się w to wciągnąć bardzo mocno w tym momencie. A same, no właśnie, same media typu Facebook, Instagram, TikTok czy YouTube, one no, są darmowe, tak? Się mówi, że są darmowe, tylko że z drugiej strony, jak nie jesteś, nie płacisz za coś, to się mówi, to jesteś produktem, jesteś usługą, która jest sprzedawana. Bo rzeczywiście one na czymś muszą zarabiać, zarabiają na reklamach na przykład, no to nie można ludziom puszczać non-stop reklam, bo by zrezygnowali, więc te reklamy można dawać tylko co jakiś czas. Czyli co? Każda platforma jest zaprojektowana tak, żeby przyciągnąć naszą uwagę i ją utrzymać jak najdłużej. Po to, żebyśmy oglądając różne rzeczy, przeglądając różne rzeczy, które nas interesują, też oglądnęli dużo reklam, na których tak naprawdę się zarabia. No i co to oznacza? Że algorytmy będą wytresowane tak, żeby pokazywać nam rzeczy, które nam naprawdę się podobają, w sensie, które lubimy oglądać albo które wzbudzają nasze emocje, budują nasze zaangażowanie, naszą chęć wejścia w interakcję. Czyli to jest tak, że nie tylko działają na nasze pozytywne emocje, dając dopaminę związaną z sukcesem, ludzie obserwują to, co produkuję i mnie lubią, ale też, że podsuwa jakieś rzeczy, które wzbudzają we mnie niepokój i chęć do polemiki, do wytłumaczenia, że jest zupełnie inaczej. Rezultat? Spędzam bardzo dużo czasu i przy okazji też te reklamy sobie oglądam. Tak, tutaj są dosyć nowe informacje związane z wyciekiem, prawda, a propos algorytmów Facebooka i Instagrama, gdzie właśnie wydawało się, że szczególnie te negatywne emocje są lubiane przez te algorytmy, że to właśnie one najbardziej przywiązują człowieka, właśnie wzbudzanie jakiejś złości, niechęci, że to najwyraźniej z perspektywy no, twórcy, czy powiedzmy samej aplikacji jest szczególnie wiążące użytkownika, no to jest szalenie niebezpieczne, bo jeśli oni chcą nas utrzymać jak najdłużej w stanie złości, zdenerwowania, to czy naprawdę mamy wtedy interes w tym, żeby tam siedzieć, tak? W takim towarzystwie, w takiej sytuacji, gdzie ktoś chce nas napompować negatywnymi emocjami, chce nam prezentować takie treści, które w nas wzbudzają jakieś negatywne emocje. Ale to powiem, że dużo zależy od osoby, która jest użytkownikiem. Mhm. Naprawdę dużo zależy, w tym sensie, że pytanie jest takie, czy ja pójdę po tych moich najbardziej prymitywnych instynktach i będę jakby dawała się nimi kierować nie tylko w życiu tym offline, realnym, ale też w internecie. Bo jak jestem osobą, która pójdzie za instynktami, no to wtedy wiadomo, że jest łatwo mnie zdenerwować, sprowokować do jakiejś dzikiej jatki w internecie, do ostrej wymiany zdań. Natomiast jeżeli ktoś jest sam w sobie osobą dobrze panującą nad emocjami, a przy okazji zdającą sobie sprawę z tego, że jak te algorytmy działają, to jest tak, że można sobie wytresować te algorytmy, żeby pokazywały więcej rzeczy, które są bardziej wartościowe, na przykład bardziej pozytywne. Czyli mi chodzi o to, że jeżeli potrafię zapanować nad sobą i nie wejść w dziką polemikę z kimś tam, to w tym momencie zaczyna mi się mniej pojawiać
tego typu treści, dlatego że one, widać, że one mnie tak nie angażują. To znaczy, owszem, mogą mnie angażować, bo przeczytałam, co ten idiota napisał, tak? I mam ochotę mu odpowiedzieć, ale jest taki moment, tak? Nie zrobię tego. Nie zrobię tego z wielu względów. Nie zrobię tego, żeby nie sprowokować jego też do złych emocji. Nie zrobię tego, bo jestem damą. Nie zrobię tego, bo różne tam powody. Z tym tylko, że tego całego dylematu moralnego, który we mnie istnieje, Facebook na przykład, czy jakieś inne medium społecznościowe nie widzi. Widzi tylko jakieś wahanie. Widzi, że ja nie reaguję na to, co mi podsunął. I rezultat jest taki, to może nie są treści, które ją interesują. I w tym momencie, jeżeli ktoś potrafi panować nad swoimi emocjami, to takich rzeczy będzie mniej, a zacznie się pojawiać więcej, może się pojawiać więcej pozytywnych, które tak w sposób naturalny nie budzą aż takiego zainteresowania. Ale ja wolę być rozbawiana, rozśmieszana, tak, czy dostawać dobre informacje, niż wchodzić w kłótnie. No i z czasem algorytmy są tresowane, żeby mi podsuwać więcej takich informacji. Mhm. Tylko, że to wymaga dojrzałości. No właśnie, to wymaga dojrzałości. Tu dochodzimy do młodzieży, która jest najbardziej podatna na odbiór mediów społecznościowych, tak mi się wydaje, a przynajmniej bardzo podatna. I od młodzieży raczej nie będziemy oczekiwali, że zachowa się tutaj szczególnie dojrzale. To są siłą rzeczy, nawet jeśli to jest dobra i szlachetna młodzież, to siłą rzeczy jest jeszcze niedojrzała w wielu aspektach swojego życia. Mhm. Czyli wyjątkowo łatwo pewnie będzie wciągnąć młodzież w jakieś negatywne, czy nawet takie destrukcyjne, powiedzmy tak, zachowania. Ponoć to bardzo dobrze działa, dobrze w cudzysłowie, na Instagramie prezentowanie dorastającym dziewczynkom modelek. Ponoć to powoduje, znaczy tak, że te treści są chętnie przez nie przeglądane, natomiast bardzo łatwo mogą powodować później niskie poczucie własnej wartości i tak dalej. To znaczy tak, bo pierwsza rzecz jest, to wiadomo od zawsze, tak, że nastolatek, mimo że jest intelektualnie, to może nawet nas przewyższać sprawnością intelektualną, tam osoby w moim wieku powiedzmy, ale nie jest jeszcze na tyle dojrzały, żeby panować w pełni nad swoimi emocjami, w tym sensie, że nawet na poziomie neurobiologii, na poziomie właśnie mózg dojrzewa gdzieś do 23-25 roku życia. Czyli my już jesteśmy dorośli, możemy głosować, tak? Ale jeszcze mózg dojrzewa i te ostatnie struktury, które dojrzewają, to są właśnie te odpowiedzialne za samokontrolę, za racjonalną ocenę sytuacji, za niepoddawanie się impulsom. I w takiej normalnej sytuacji, w jakiej chociażby ja dorastałam, gdzieś to naturalnie ten mózg ma szansę dojrzeć, ale jeżeli w okresie dojrzewania ten mózg będzie cały czas funkcjonował na takim haju, na takim dopaminowo-adrenalinowym haju, gdzie liczą się przede wszystkim emocje, a nie informacje i rozum, no to w tym momencie może nawet nie dojrzeć pod względem fizycznym ten mózg, dlatego że się właśnie jeżeli dojdzie do uzależnienia, to mogą się podziać takie rzeczy, że te struktury odpowiedzialne za samokontrolę w końcu nie dojrzewają. Nie? I to na poziomie biologii czystej. A tutaj druga rzecz to jest sama natura właśnie chociażby Instagrama i mediów, w których zasadniczo my prezentujemy zwykle najlepsze swoje oblicze, prawda? To znaczy taki wyidealizowany obraz. To ładnie wychodzi, jak się rozmawia z osobami, które są instagramerami, ile im zabiera czasu zrobienie dobrego zdjęcia. Że to nie jest tak, że ja sobie strzelę 3 fotki i jedno wrzucę na Instagram, tylko oni czasami poświęcają po godzinie, czy nawet wiele godzin na to, żeby to ustawić w sposób idealny i dopiero wrzucić. To jest praca de facto. No i potem niby na przykład młode dziewczyny wiedzą, że
te modelki czy celebrytki, to co prezentują na Instagramie, że to jest wystudiowane, wyreżyserowane, ale co z tego, że ja to wiem racjonalnie, kiedy moje emocje mi podpowiadają, że ona jest cudowna, idealna, piękna, każdy kawałek jej życia jest po prostu super ekstra, a ja jestem, a ja właśnie, co ja sobą reprezentuję, kim ja jestem, jestem brzydka, gruba, jestem tam pryszczata i tak dalej. Więc rzeczywiście porównując wyidealizowany obraz kogoś, kogo obserwuję, z moimi najgorszymi w gruncie rzeczy momentami życia, to jest bardzo łatwo się zdołować, czyli fachowo mówiąc wpaść w nastrój depresyjny. Tak? Nie pomaga wiedza, nie pomaga świadomość tego, że tak jest. Co pomaga w takim wypadku? Odcięcie się od narkotyku. Czyli rezygnacja jednak z obserwowania osób, które pod wpływem których staje się gorszym człowiekiem. Po prostu. Bardziej przekonanym o swojej bezwartościowości kompletnej. Dlaczego człowiek, skoro weźmy tą nastolatkę, która przegląda tego Instagrama i ogląda te modelki i w gruncie rzeczy wprowadza ją to w nastrój depresyjny, dlaczego ona chce przeglądać to dalej, skoro jest to dla niej ewidentnie negatywne doświadczenie? Problem jeszcze z naszym rozwojem, jak jesteśmy nastolatkami, to jest taki, że my lubimy się wtedy dołować. Tak? To znaczy, że jest taka tendencja, szczególnie w dorastających dziewczynach, żeby tak od czasu do czasu się serdecznie rozpłakać nad czymś i potem jest człowiekowi lepiej. Tak? No, to jest kombinacja właśnie dojrzewania z interakcją ze światem. Więc to może być w ten sposób, nie? Że ja sobie oglądam i ją śledzę, mimo tego, że przez to się czuję coraz gorzej, aż do momentu, kiedy jest mi tak źle, że po prostu zaczynam płakać i potem mi jest lepiej. Ja wiem, to jest trudne do zrozumienia, będąc kobietą sama i będąc kiedyś nastolatką, mam do końca tak trochę problem ze zrozumieniem, dlaczego tak się dzieje, ale taka tendencja w nas jest. To jest trochę związane z zadaniem rozwojowym, które mamy jako nastolatki, to znaczy z nabyciem poczucia tożsamości, czyli takiego zdefiniowania do końca siebie, kim ja jestem, jaki ja mam cel w życiu, co z tego, z moich poglądów jest naprawdę moje, co przejęłam tylko dlatego, że byłam wychowywana w takiej rodzinie, czy w jakimś takim środowisku, w jakim byłam. I w tym momencie to jest trudne zadanie, tak? Kim jestem, jaka jest moja tożsamość, to bywamy podatni na nastroje, na emocje, na manipulacje też. Chciałbym wrócić jeszcze a propos, tak, mówiliśmy o dopaminie, o tym, że przede wszystkim gry komputerowe i pornografia, że zalewają mózg dopaminą. Powiedzieliśmy o tym, że te receptory dopaminy niejako w samoobronie mózg je ogranicza. To skutkuje też czymś, co znamy jakby ze wszystkich nałogów, to znaczy nałogowiec, jemu się nie chce żyć. Mhm. To musi wynikać stąd, bo jeśli on potrzebuje takiego zalewu tą dopaminą, żeby cokolwiek odczuć, to później zwykłe, te codzienne takie bodźce, że jest ładna pogoda i że ktoś się do mnie uśmiechnął, że odniosłem jakiś mały sukces codzienny, to po prostu jest za mało, prawda? Żeby mhm. on odebrał jakąkolwiek radość i to sprawia, że temu człowiekowi jest trudno w ogóle do czegokolwiek się zabrać. Co musi później skutkować na poziomie już takim powiedzmy bardziej duszy, ogromną słabością woli, bo jak ten człowiek ma się do czegoś zabrać, skoro jakby to wszystko jest takie szare i nijakie i donikąd nie prowadzi, ten naturalny system nagrody po prostu jest potrzebny i to go rozregulowuje. I dlatego potrzebny jest detoks. To znaczy taki sam, mówiąc szczerze, przy uzależnieniach od elektroniki, od świata wirtualnego, jest potrzebny taki sam detoks, jak przy wychodzeniu z nałogu narkomanii czy alkoholizmu. Bo to znaczy, co to oznacza detoks? Okresowe zerwanie, całkowite zerwanie ze źródłem narkotyku,
czyli odstawienie rzeczywiście ekranów elektroniki na jakiś czas w sposób stuprocentowy. I tutaj jest na przykład taka psychiatra amerykańska Victoria Dunkley, która opracowała cały system, jak taki detoks wobec dzieci, młodzieży przeprowadzić. Zasadniczo to polega po prostu na tym, że przez kilka tygodni się rzeczywiście zabiera wszelką elektronikę i przez te parę tygodni mózg dziecka, nastolatka zaczyna wracać do normy. Co oznacza, że na przykład pod koniec trzeciego tygodnia, a nawet czasami wcześniej, zaczyna na nowo cieszyć się takimi normalnymi rzeczami w życiu. Właśnie tym, że jest piękna pogoda, że pachną kwiaty, że jest smaczna bułeczka, jakaś kanapka, ta, którą mama przygotowała. Czyli rzeczy, które do tej pory były szare, zaczynają na nowo nabierać koloru. Dobra wiadomość jest taka, że im młodsze dziecko, tym szybciej wraca do normy, bo ten mózg jest bardzo plastyczny. Im dłużej ktoś trwa w takim zniewoleniu, tym trudniej mu z tego wyjść i ten detoks jest tym trudniejszy. Bo niektóre osoby mają rzeczywiście cechy tego zespołu odstawiennego, typu, że odstawiłam, wyłączyłam smartfon, nie mam już drugi dzień kontaktu z ludźmi na mediach społecznościowych i mam ataki paniki, tak? Bo nie wiem, co się dzieje, bo ojeju, nie? Wrażenie, jakby mi została zabrana jakaś część mojego życia, niezwykle ważna. Po prostu część mnie mi została zabrana i tutaj panika i... Czyli nawet na poziomie czysto takiego zachowań czy doznań w ciele, to jest podobne do prawdziwego detoksu, w sensie detoksu od substancji typu narkotyki. Ale w niektórych przypadkach to jest konieczne, że bez tego człowiek nie wystartuje. Bo generalnie najłatwiej jest zapobiegać, lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli kiedy ktoś od samego początku jest uczony takiego zdrowego korzystania z elektroniki. Tylko że niewielu rodziców ma wiedzę, mówiąc szczerze, jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Jak to zrobić? No, bo to nie jest proste, tak? Pierwszy problem jest taki, generalnie my dajemy za wcześnie dzieciom dostęp do elektroniki, do smartfonów, do komputerów, a szczególnie do smartfonów. Stowarzyszenia pediatrów z całego świata mówią, że zasadniczo najwcześniej, kiedy człowiek jest przygotowany, żeby dać sobie radę w podstawowym zakresie z wyzwaniem, jakie stanowi smartfon, czyli to, że ja mam na kliknięcie pod ręką, mam dostęp do narkotyków w razie czego, tak? Nawet nie muszę iść do dealera i go kupić, tylko mam go w kieszeni. Wyciągam, odblokowuję i jest. 13 rok życia. Jaka jest średnia wieku, kiedy dzieci dostają smartfon? 7-8 lat. Na pierwszą komunię bardzo często dostają smartfon albo dostają lepszy smartfon niż do tej pory. To jest zdecydowanie za wcześnie i dzieci sobie z tym nie radzą. Czyli taki 13 rok życia jako taka najwcześniejszy moment. Ale też nie powinien być to, jak już w ogóle się pojawia, nie powinien być to smartfon, który jest kompletnie bez ograniczeń. I tu akurat są dobre narzędzia, bo są takie narzędzia jak Google Family Link, jak Asset Parental Control. To są oprogramowania, które instaluje się i na smartfonie rodzica, i na smartfonie nastolatka. U rodzica to jest wersja rodzicielska, u nastolatka wersja dziecięca. I ta wersja rodzicielska oprogramowania pozwala mi na przykład kontrolować, co dziecko sobie zainstaluje na swoim smartfonie. Mogę nawet w sklepie, tam w Playu, w tym Google Play czy w App Store wyłączyć te aplikacje, które mają PEGI 18, czyli że są od 18 roku życia, że w ogóle ich nawet nie widzi, tak? Nawet nie są pokusą, bo ich nie widzi. Mogę położyć smartfon dziecka spać, czyli zaprogramować, żeby na przykład o godzinie 8 wieczorem czy 9 się wyłączał i włączał się dopiero rano.
Więc przy czym oczywiście no, dzieci są przeciwne temu, no bo to jest takie strasznie spostrzegane jako ograniczenie ich wolności, tak? Smartfon jest bardzo prywatną rzeczą, jak szczoteczka do zębów, a tutaj mi mama w nim grzebie w przenośni. Natomiast to jest niezbędne właśnie ze względu na to, żeby nauczyć korzystać z tego w taki zdrowy sposób, że ja zaczynam mieć nawyk pod tytułem nie chodzę ze smartfonem do łóżka, nie śpię z nim pod ręką. Mam zwykły budzik, który mnie budzi, albo ewentualnie jak mam budzik w smartfonie, to on leży po drugiej stronie pokoju, daleko, daleko od łóżka, żeby to nie była ostatnia rzecz, którą mam w ręku przed snem. Tak? Dużo jest takich rzeczy, które możemy zrobić. Możemy, znaczy uczyć na przykład dziecko tego, żeby zawsze wiedziało, co chce zrobić w świecie wirtualnym, żeby miało cel. Bo oni bardzo często zabijają czas, zabijają nudę, nie mają celu. Właściwie to nie jest tak, że ja chcę przez następne 3 godziny siedzieć na TikToku, tylko że wchodzę na tego TikToka i siedzę przez te 3 godziny, bo po prostu mi się tak kompletnie nudzi i nie mam siły na cokolwiek indziej, niczego innego i siedzę i oglądam i nawet już nie to, co mnie interesuje, tylko cokolwiek, byle tego. I na przykład Polska Akademia Nauk NASK robi co kilka lat takie badania, jak młodzież, dzieci korzystają z internetu. 2016 było, 2019, teraz się ukazało w 2021, na dniach dosłownie, kolejny raport. I śledzę na przykład taką tabelkę, co robić najczęściej w internecie. I to już było widać parę lat temu, że najczęściej dzieci i młodzież korzystają z internetu, tak jak niektórzy z dorosłych, starszego pokolenia, z mediów takich klasycznych, telewizor, radio, że to jest szum tła, że to po prostu gdzieś tam leci w tle, ja nawet nie programuję sobie, co to ma być, tylko żeby po prostu było taki zabijacz ciszy. Nie? Czyli co oni robią najczęściej, no, będzie słuchanie muzyki, oglądanie jakichś filmów, przeglądanie mediów społecznościowych, gry, oglądanie seriali i tym podobne rzeczy, czyli taki bierny odbiór plus kontakt z przyjaciółmi przez różne komunikatory. A takie rzeczy, które moje pokolenie robi, typu poszukiwanie informacji o swojej pasji, o swoim hobby, czytanie artykułów i tak dalej, to naprawdę niewielu z nich. 20% z nich w ogóle czyta cokolwiek w internecie. Tak, 20%. Tak ja głównie czytam, nie? I co wyszło w tym ostatnim badaniu, tym z 2021 roku, że wszystkie zabijacze czasu przesunęły się do góry. To znaczy coraz więcej oni spędzają czasu na tym, że zabijają ten czas. Że słuchają muzyki, oglądają filmiki, oglądają seriale, a nie korzystają z tego w taki, tak żeby to przynosiło im korzyść. Co tu radzić takiemu nastolatkowi, powiedzmy ma 15, 16, 17 lat, tutaj nasi licealiści na przykład, którzy no, korzystają ze smartfona, być może nie są jakoś bardzo uzależnieni, nie czują się uzależnieni w tej chwili, no, ale korzystają z niego stosunkowo dużo. Jak korzystać z mediów społecznościowych tak, żeby one nie były szkodliwe? Czy da się w ogóle tak korzystać, żeby one nie były szkodliwe? Mówiąc szczerze, mi jest trudno powiedzieć, czy się da, tak? Bo myślę o sobie, czyli o osobie, która była wychowywana bez internetu, bez komputerów i tak dalej. I o tym, że staram się korzystać z mediów społecznościowych, przede wszystkim w celach zawodowych, zdobywania informacji. Też, nie wiem, traktuję Facebooka jako źródło ciekawych informacji alternatywnych, które nie przedostają się do mainstreamu. A mimo to, tak? I mimo całej mojej wiedzy, bardzo często zauważam, że spędzam tam więcej czasu niż chciałam, niż planowałam, bo
No właśnie, chyba taki najgorszy moment to jest, jak zaczynam oglądać jakiś filmik o pielęgnacji kota, tak? Kiedy weszłam po to, żeby sprawdzić informacje dotyczące najnowszego raportu NASK, tak? Czyli co to oznacza, że będąc osobą dorosłą, dojrzałą, z pełni ukształtowanym mózgiem, starającą się nad sobą pracować, z pełną wiedzą na temat tych mechanizmów, ja mam z tym problem. To mam wrażenie, że dla nastolatka to może być takie wyzwanie, które czasami może przekraczać możliwości poradzenia sobie. Że może być to, jakbym wstawiła swojemu dziecku do sypialni zestaw różnych alkoholi, które w dodatku jeszcze jakieś tam likiery i w ogóle pięknie pachnące, jak się odkręci, to w ogóle są super zapachy. Jeszcze z taką informacją, słuchaj, one są niektóre niesamowicie smaczne i w ogóle super, ale w gruncie rzeczy to ja nawet nie wiem, ile tego wszystkiego jest i co ja tu mam, ale zostawiam tutaj u ciebie z ufnością, że nie dotkniesz tego nawet. No, to jest wystawianie na straszną pokusę, prawda? I mam wrażenie, że z wieloma mediami społecznościowymi może być właśnie w ten sposób, że one mogą być taką pokusą zbyt silną. Tylko tyle, że z tego nie ma takiego dobrego wyjścia. W tym sensie, że na przykład chociaż media społecznościowe i komunikatory to jest trochę dwie rzeczy, bo jednak młodzież się w tej chwili, komunikatory są takim niezbędnym narzędziem do wszystkiego, do umówienia się na jakieś tam wyjście, do przekazywania informacji, do projektów w szkole chociażby, tak? I z komunikatorami to można sobie zaplanować, że mam takie okresy ciszy w ciągu dnia, kiedy rzeczywiście mam to wszystko i w ogóle do tego nie zaglądam, że w czasie lekcji nie zaglądam, że rzeczywiście dopiero po lekcjach na przykład, tak? Że nie w czasie posiłków, że nie w czasie, kiedy się uczę, żeby mi nie wybijało co chwila z nauki konwersacja z najlepszą przyjaciółką, tak? Nawet jak to jest konwersacja dotycząca właśnie odrabianej matematyki. Czyli wyznaczanie sobie z góry takich okresów, kiedy mnie nie ma online i da się ludzi przyzwyczaić do tego, że nie jestem non-stop online, że ja sprawdzam i odpowiadam na wiadomości w określonych momentach, nie? To, co można zrobić na pewno, to jest wyrobienie sobie w sobie nawyku, żeby nie sięgać po te ekrany późnym wieczorem, po nocy. Że rzeczywiście to musi być odstawione daleko, daleko. I to się da, tak? Tylko że to wymaga takiego przede wszystkim zrozumienia, że to ma sens. Że to mi szkodzi, jak ja korzystam z tego smartfonu w nocy i jak mnie wybudzają powiadomienia i ja o 3 nad ranem zaczynam odpowiadać na powiadomienia od kogoś tam, bo mi to rozwala sen zupełnie, zegar biologiczny i tak dalej. Czyli muszę rozumieć, że to mi szkodzi i chcieć, żeby mi to nie szkodziło, tak? I ograniczać chyba też ilość mediów społecznościowych, bo to jest też... Jak prowadzimy takie warsztaty prawo jazdy smartfonem dla młodzieży, w którym tłumaczymy ten mechanizm dopaminowy na przykład, to też czasami pytamy to, jakie macie media, co macie na smartfonie. Macie Instagrama? Tak. Kto ma Instagrama? Ja. Kto ma Snapchata? Ja. Kto ma TikToka? No też ja niby, nie? Kto ma Facebooka? A nie, to nie, bo to rodzice korzystają, nie? W każdym razie okazuje się, że jak już ma coś poinstalowanego, to ma wszystko, tak? No to wtedy taka rada i takie pytanie, słuchaj, co tak naprawdę jest dla ciebie najważniejsze w tym sensie, że przynosi ci największą korzyść, daje najlepsze źródło informacji, czy jest najlepszym narzędziem kontaktu z przyjaciółmi? Czy rzeczywiście musisz mieć poinstalowane wszystkie aplikacje, które są na rynku? Czy może jednak wybierz sobie ten kanał najlepszy? Nie? No, tak naprawdę to jest potrzeba, żeby usiąść indywidualnie z każdym, żeby każdy sobie usiadł, może z przyjaciółmi, może nawet z rodzicami, na zasadzie takiej to się zastanówmy się, co z tego wybrać, jakby jakie zasady mogłyby zacząć u nas funkcjonować, żeby ten świat wirtualny i ta elektronika była dla mnie narzędziem, a nie zniewalała mnie.
bo to będzie bardzo, bardzo indywidualne jednak. My mamy w naszej bursie dla chłopaków taką zasadę, że korzystają ze smartfonów tylko w dosyć ograniczonym czasie, poza tym one w ogóle nie są do ich dyspozycji i tylko, w ogóle wszystkie ekrany są tylko w pomieszczeniach publicznych, to znaczy w pokojach prywatnych w ogóle nie mają dostępu do ekranów. Czy to jest w miarę dobre rozwiązanie, czy ma jakieś wady, o których być może nie wiemy? Znaczy nie, no, to jest dobre rozwiązanie, poza ewentualną kwestią prywatności, w sensie, że ktoś chce porozmawiać sobie o jakichś rzeczach, które go trapią, nie chce, żeby wszyscy słyszeli dookoła, no to wtedy się przyda prywatność, ale to mam wrażenie, że w tym momencie może wyjść sobie na zewnątrz i porozmawiać na zewnątrz na przykład. Na przykład. Nie musi przy wszystkich. Nie? Mi się wydaje też, że ważne tłumaczenie tych mechanizmów, które sprawiają, że możemy się stać niewolnikami elektroniki, po to, żeby ludzie sami chcieli uczyć się zdrowego z tego korzystania, żeby widzieli tego sens. Bo jeden jeszcze z problemów, które się pojawiają, mogą się pojawić, to jest, że się rozmawia z młodą osobą, się tłumaczy, słuchaj, to ciebie zniewala, jesteś na smyczy swojego smartfonu, na smyczy swoich powiadomień, jesteś zniewolony przez grę, przez pornografię, a on na to, i co z tego? Mi to odpowiada. Ja nie mam motywacji, żeby coś zmienić, wszyscy w ten sposób funkcjonują. Tak, taki jest świat, pogódźmy się z tym. No i w tym momencie się pojawia problem, jak już nie ma takiej nawet motywacji pod tytułem chcę być osobą wolną, nie chcę być osobą zniewoloną. I z tym jest bardzo trudno coś zrobić. Nie? Mówiąc szczerze, z tym jest trudno coś zrobić przede wszystkim na poziomie psychologii, czy na poziomie jakiegoś rozmowy o emocjach, o rozumie i tak dalej, bo mam wrażenie, że bez odwołania się do wyższych wartości i do celu życia, który jednak wykracza poza takie tutaj tu i teraz i to doczesne dobro, że jest trudno w tym momencie wyciągnąć człowieka z takiego marazmu. Czyli, że sposobem na przemówienie czy zmianę w ogóle u osoby, która tak się kompletnie poddała, to jest jednak to, że zaczynamy mówić o czymś, o wartościach wyższych, o Bogu, o dążeniu do świętości, że udaje się gdzieś mówić o wartościach, o tym świecie, który nie jest taki, no właśnie, na dotknięcie tu i teraz. Pytanie, czy ten człowiek, który nie ma już chęci, żeby się w jakiś sposób uwolnić, myśli pani, że on będzie wtedy podatny na to, żeby usłuchać powiedzmy takiego wezwania do tego, co jest wyższe, co czy to zadziała, może w przypadku pojedynczych przypadków, znaczy mogą być takie przypadki, że ktoś faktycznie gdzieś tam ma to poczucie i tej prawdy i może to gdzieś tam do niego przemówić, ale pewnie tak jak w większości uzależnień, prawda, to jest tak, że jak człowiek jest uzależniony, to po prostu najtrudniej jest, żeby znalazł tą siłę, tak, żeby podjął tą walkę. To jest chyba najtrudniejsze w tej sytuacji, w każdym uzależnieniu, prawda? Najtrudniejszy jest wcześniejszy moment. Przyznanie się przed samą sobą, że mam problem. Bo jeżeli ktoś jest tak kompletnie pogodzony i mówi, a jestem uzależniony, sam w gruncie rzeczy w to nie wierzę, to jest po prostu mój styl życia i tak wszyscy żyją i tak cały świat funkcjonuje i pogódź się z tym i udaje, że nie ma problemu, no to w tym momencie rzeczywiście to musiałby się cud stać, żeby go ruszyło. Nie? Natomiast jeżeli już zauważy, że ten problem istnieje, ale mówi, tam to tak naprawdę nie jest taki duży problem, to w tym momencie już jest jakieś tam pole działania, że coś może się zadziać dobrego. I to, co mi też przychodzi do głowy, że
Możemy mieć czasami poczucie naprawdę rzucania perłów przed wieprze, tak? Czy w ogóle grochem o ścianę, ale czasami to jest tak, że się coś powie, ktoś na to zareaguje, a tam bzdury, gadasz w ogóle, tam nic nie wiesz i tak dalej, ale że gdzieś zostaje w nim takie ziarnko, które gdzieś coś zaczyna się coś z nim dziać, zaczyna kiełkować i może przynieść jakiś rezultat, o którym nie mamy zielonego pojęcia, że coś dobrego się zadziało, my już tego nie widzimy. I może być takie poczucie, tak, tutaj... Nic nie wyszło, to było bez sensu, tylko natrułam tutaj, powiedziałam masę różnych rzeczy, ludzie tego nawet nie wysłuchali, bo już mieli dosyć w połowie, tak? A się okazuje, że ktoś doszedł do końca i mówi, ojej. No. To taki optymistyczny akcent. Mam jeszcze jedno pytanie, myślę, że już powoli zbliżamy się do końca, ale jeszcze wydaje mi się, że brakuje nam jednego elementu w tym wszystkim. To znaczy, ten człowiek, który przegląda tego Instagrama czy Facebooka i no właśnie, ani nie gra w gry, ani nie korzysta z pornografii, tylko po prostu konsumuje te takie, powiedzmy, stosunkowo zwykłe treści w mediach społecznościowych. Czy tamten mechanizm wydzielania nienaturalnie dużych ilości dopaminy również funkcjonuje? Czy te treści, które te algorytmy nam podsuwają, czy one również będą miały ten skutek, czy niekoniecznie? To zależy. To znaczy, naprawdę, bo to zależy w tym sensie na przykład, ile ja czasu na tym spędzam, bo jeżeli spędzam wiele godzin każdego dnia, to czy chcę, czy nie chcę, to zacznie, czy tym mechanizmem dopaminowym, czy jeszcze innymi, bo ja nie powiedziałam, tam jest masa jeszcze innych mechanizmów związanych z adrenaliną, z odruchem orientacyjnym, z czymś, co się nazywa technowypaleniem i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli rzeczywiście dużo tego robię, długo to oglądam, to będzie na mnie działało w taki czy w inny sposób i może mnie zniewalać. Nie na poziomie uzależnienia, nie aż tak poważnie, ale jednak mnie zmieniać. Zmieniać moje poglądy, mój sposób patrzenia na świat na przykład. Tak? No, z kim przestajesz, takim się stajesz. Tak? Jak ja przestaję cały czas z pustymi celebrytkami, to zaczynam być do nich podobna, jeżeli to są osoby, z którymi mam najczęstsze interakcje po wiele godzin dziennie, więcej niż z własną matką na przykład. Tak? Czy z rodzeństwem. Czyli tak, tylko że jest jeszcze jedna rzecz, że często osoby, które są podatne na popadnięcie w uzależnienie, czy właśnie w takie nadmierne korzystanie, zanurzenie w świecie wirtualnym, to są osoby, które mają realne powody, żeby uciec od świata rzeczywistego. W tym sensie, że dzieje się w ich życiu bardzo wiele złego. Nie wiem, na przykład rodzice się kłócą, czy rodzice się rozwodzą, czy ktoś umarł w rodzinie, czy jest jakaś choroba, są jakieś potężne problemy, które są praktycznie nie do przeskoczenia. I człowiek używa tego świata wirtualnego jako rodzaju lekarstwa, takiego samoleczenia, czegoś, co pozwala w ogóle oderwać myśli od tych potwornych rzeczy, które dzieją się w moim życiu w tej chwili i które mnie trapią. I pozwala o tym zapomnieć, uciec od natłoku myśli o strasznych sprawach, które się dzieją. I w tym momencie no to jest jeszcze bardziej skomplikowane, nie? No bo to jest dla mnie jakiś rodzaj, no właśnie, rodzaj wirtualnego raju w tym sensie, że tam może nie dzieje się nic specjalnie intrygującego i rozwijającego mnie, czy nawet dającego dopaminę, ale przynajmniej nie myślę o twardych problemach rzeczywistości, z którymi muszę się zmagać. I to jest jeszcze bardziej trudne, nie? Tak. Oczywiście długofalowo ucieczka przed problemem nigdy nie sprawia, że te problemy się rozwiązują, ale jest to zupełnie zrozumiałe i dla młodego człowieka w tak trudnej sytuacji, to wtedy ta pokusa już może być zupełnie nie do odparcia. To znaczy, jeśli ktoś nie przyjdzie z pomocą z zewnątrz, to ucieczka w cokolwiek może być jedyną odpowiedzią, na którą on sam będzie w stanie się zdobyć, prawda? Tak, bo może być taka sytuacja, że rzeczywiście potrzebuje realnej pomocy tutaj w świecie rzeczywistym,
w tym, żeby nauczyć się radzić w dobry sposób z problemami, które mnie przerastają, nawet jeżeli nie potrafię ich rozwiązać, żeby potrafić na przykład poprawiać sobie nastrój w taki też zdrowy sposób, nie tyle, że tak powiem, zabrakło mi słowa na to, ale czpając internet, tak? Czpając świat wirtualny, co wiedzieć, że jeżeli zmuszę się do tego, żeby, nie wiem, spotkać się z jakimiś fajnymi ludźmi, pójść na spacer po lesie, pójść na mszę świętą, pójść się pomodlić, to, że to mi pomoże w może bardziej subtelny sposób, bo ja nie ucieknę od tych problemów, nie przestanę o nich myśleć, ale przez to, że to mi pomoże na innym poziomie, na poziomie duchowym czy na poziomie fizycznym, to, że będzie lepiej. Nie? Ale tego musimy się nauczyć, co też jest trudne. I to, co jest trudne dla dziecka, dla nastolatka, to bez pomocy osoby dorosłej jest praktycznie nie do osiągnięcia. Nie? Tak, bo gdy wychodzimy na zewnątrz, to zawsze coś robimy. To jest jakaś czynność. Cokolwiek by to nie było, natomiast w internecie my konsumujemy jakby nieprzebrane ilości treści, co zarzuca nasz mózg informacjami, obrazami. Ta pasywność, tak, ucieczka w coś pasywnego, to jest bardzo podobne do ucieczki w jakieś używki, bo to też jest ucieczka w nieświadomość. Tak? To gdzieś tam jest to chyba blisko siebie, a człowiek, który nawet pójdzie na spacer, on coś już robi, w jakiś sposób się z ludźmi konfrontuje, w jakiś sposób kogoś tam spotka, będzie musiał się w jakiś sposób zachować adekwatnie do sytuacji, a nie tylko chłonąć nieprzebrane ilości jakichś wzbudzających emocje treści. Mhm. Czyli tak podsumowując, bez wątpienia jest to rzecz, nałogi, ekrany, internet, media społecznościowe są to rzeczy, które są niebezpieczne, gdzie czają się wielkie niebezpieczeństwa i rodzice powinni być tego świadomi i młodzież powinna być tego świadoma. I ze strony młodzieży to chyba przede wszystkim powinna mieć gotowość do tego, żeby poddać się pod pewne ograniczenia, a jeśli nikt ich nie ogranicza, jeśli nikt was nie ogranicza, to wtedy po prostu trzeba samemu starać się jakieś ograniczenia sobie nałożyć. Po prostu ze względu na własne zdrowie psychiczne, tak jak człowiek ogranicza różne inne rzeczy, które są przyjemne, ale które w nadmiarze będą szkodliwe. Człowiek nie może cały czas jeść czegoś, co jest słodkie na przykład, tak? Tylko potrzebuje zróżnicowanej diety. Tak samo nie możemy cały czas chłonąć treści tych, powiedzmy, obrazkowo-internetowych bez tego, że to zostawia ślad w naszej duszy, czy po prostu w naszym rozumie. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Myślę, że poruszyliśmy bardzo istotny i bardzo trudny temat. Mam nadzieję, że pomoże to i rodzicom, i młodzieży konfrontować się z tymi trudnymi rzeczywistościami. Zachęcam również do korzystania z pomocy, którą można znaleźć chociażby na Pani stronie internetowej Bogna Białecka, prawda? Jest taka strona internetowa. Jest bognabiałecka.pl. Profil na Facebooku Bogna Białecka Psycholog też. Podejrzewam, że można się tam nawet z Panią skontaktować przez Facebooka. Można, tylko rzadko odpowiadam, bo ja tam rzeczywiście rzadko sprawdzam, przepraszam bardzo, te słusznie wiadomości. O tym właśnie dzisiaj mówiliśmy, że trzeba rzadko korzystać z Facebooka. Bardzo dziękuję za rozmowę jeszcze raz z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję, Bóg zapłać. Niech będzie Bartolomie Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Thank you.